No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks, jako już oczywiście pojawiły się nowe strzeczki procentowe, 75 koła, stary, Factory New Star Trek, o to właśnie chodziło. No kurczę, no pan CSGO Skins nie dał mi tutaj dokończyć, bo chciałem powiedzieć, że właśnie pojawiły się nowe strzeczki procentowe oczywiście z M4 Hole między innymi, 3%, taka strzeczka kosztuje 1310 zł, więc bardzo dużo, no ale ta bitwa już teraz to 100% jest wygrana, no nic tam, tak, no tego nic tam po prostu nie może, nic już nie może nam tego zabrać. 21 koła, 1 hole, 75 drugi i mamy prawie 100 koła, stary, w tej jednej bitwie. No naprawdę coś, no nie słów mi brakuje, stary, słów mi brakuje, bo tego jednego hole'a trafić, okej, ale jeszcze jak ten drugi poleciał, no mówię, no nie, no to jest, to niebywałe, stary, niebywałe. Generalnie nowy event też oczywiście na CSGO Skinsie jest, więc możemy sobie te skrzyneczki nowe jak najbardziej otworzyć, sobie zakręcimy oczywiście. 1260 zł za 3 takie skrzynki musimy zapłacić, no ale ja nie mogę, no pan CSGO Skins dzisiaj ugotował naprawdę, wow, coś fenomenalnego, jak tego co najmniej tydzień nie będę miał, stary, takiego budżetu, no to ja nie wiem, to ja jestem jakimś łakiem, ale coś się tu chyba zbugowało, tak mi się wydaje, ale okej, nie przeszkadza nam to jakoś mega w otwieraniu tych skrzynek, więc po prostu kontynuujmy i trochę oczywiście ich otwórzmy. Ja ci oczywiście przypomnę, że no jak takie dropy chcesz mieć, no to musisz oczywiście użyć kodu Kroksi, a jak kodu Kroksi używasz, no to możesz oczywiście wziąć udział w konkursie. Jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, uła, ale hit, brać. Dąż na Discorda oczywiście i użyj kodu Kroksi. Na CSGO Skins, jako oczywiście osobę pełną, ale jak nie jesteś, to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik na stronie, już ci mówię w którym miejscu, dokładnie w tym miejscu. I oczywiście tutaj kodzik Kroksi przez 2x wpiszesz. Daj ci ten kod, 10% więcej, oczywiście skrzynka na start za free. A ja ci jeszcze pokażę, no jakie tutaj skiny możesz sobie wygrać, stary, używając kodu Kroksi. Po doładowaniu, no jak uda ci się wygrać, no to dostaniesz taki magiczny tutaj prezencik właśnie i to oznacza, że skina wygrałeś. Jak nie dostałeś, no to znaczy, że nie wygrałeś. No i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygranie któregoś z tych skinów, a dołączajcie gościu do tej giveaway, bo chcę zrobić jakiegoś nowego na kostkę, no ale pierw mówię, kurczę, niech te pierw zejdą, to coś nowego machniemy. 23 tysiące, no dobra, stary, mamy taką pęgę dzisiaj, że no naprawdę to jest coś fenomenalnego i mówię, jeżeli co najmniej tydzień z takim budżetem nie będę sobie tutaj na CSGO Skinsie latał, no to no jestem, stary, naprawdę łakiem, bo takie pieniądze przebimbać, no to też trzeba umieć, nie? No ale przypominam oczywiście, że jak no, taką sumę uda ci się wygrać jak mi, no to sobie wypłać i no nie ma co po prostu losu puścić, tak? Ja tutaj oczywiście pod kontencik sobie skrzyneczką zakręcę, no ale pamiętaj, że jak jesteś na plus, wypłać, żeby potem tego nie żałować. No i pamiętaj oczywiście, żeby grać odpowiedzialnie. Aha, bo to jest underdog, stary. Ale tak się cieszę, że tutaj te gamma dopplery dostałem, ale no właśnie, jest to bitwa underdog, więc osoba z jak najgorszymi oczywiście dropami zgarnia wszystko, tak? No póki co tutaj no gigantyczna przewaga na koncie moich przeciwników. No i wątpię, żeby tu się coś jeszcze zmieniło. No i patrz, no jakbym zostawił normalny, no to bym 30 koła wygrał, stary. 30 koła, czy ty to rozumiesz? No dobra, nie było bitwy jeszcze na te skrzynki właśnie eventowe. 420 zł kosztuje jedna skrzynia podboostowana, więc no zobaczmy, jak nam oczywiście tutaj pójdzie na batelce. Najdroższy item, czy to jest 100 koła, czy to jest 10 koła? To jest 100 koła, 100 koła. No dobra, no to już chyba wiemy, stary, na co będziemy polować przez najbliższe filmy. Co to jest za P2000? Cortisera. No, skin taki... No kto gra P2000, stary? Tak szczerze, kto gra P2000? 126 zł, jakiś tutaj mag, jest również kałaszek jakiś. No ale no, kosa tutaj by się jakaś przydała. No, no o tych rękawiczkach już nie wspominam. Również Fire Serpent do trafienia w tej skrzyni. Fajnie, bo chyba kiedyś narzekałem, że nie ma właśnie skrzynki żadnej fajnej, gdzie można Fire Serpenta trafić. Więc w końcu się taka pojawiła. Bardzo się z tego powodu cieszę, że w końcu mogę spróbować trafić Fire Serpenta na CSGO Skinsie. Bo, kurczę, bardzo duża ilość osób uważa, że to jest taki kałach, wiesz, taki mech, nie? Że kosztuje dużo, a jest taki dosyć, no, średni, przeciętny, nie? A ja właśnie uważam, że Fire Serpent, kurczę, jest naprawdę G i że jest bardzo fajnym K.
Callahan i sam oczywiście z nim nieraz biegałem. Mamy kosę, tą, o którą prosiłem tak naprawdę. No i kałaszek, którego aktualnie posiadam, no ślicznie jest gościu, naprawdę śliczny. Jeszcze tak mi ładne naklejki się wylosowały, że to naprawdę, no po prostu, no z takim Callahan biegać, no ja nie mogę. Dobra, strzelania Royal, rzućmy sobie, no z 6 takich szynek. Rzućmy ametysty, bo ich jeszcze dzisiaj nie było. No i niech będą luksuriosy. No, nie chcę też, wiesz, jakoś mega tutaj roztrwaniać mojego majątku, no bo mówię, kurczę, przegrać 100 koła, no to, kurczę, byłby to chyba nie lada wyczyn. Tym bardziej na jednym filmie. Zobaczmy, pierwsze otwarcie po kosie, okej, okay, musiałem zobaczyć jeszcze, czy na pewno to jest tryb normalny, czy może underdog, czy mam się cieszyć, czy nie, no ale no jak lecą te same noże, no to, no, nie ma się chyba ani co cieszyć, ani, wiesz... Aha, dobra, czekaj, nieważne, dobra, nevermind. 1500 zł ten Falchion, no faktorniu teraz spadł, no ale bajonecik pięknie. 3000 zł, bajonet Lore. Kolejne otwarcie, Shin Royal, jest kosa, jest tam gdzieś 900. No z 8 jednak. Okej, okay, jest tym razem Battle Skirt. Tutaj ciut gorszy stan od tego poprzednika właśnie. Tutaj były właśnie... Był ten Bowie za 1000. I teraz skrzynki Ametyst, tak? Jeszcze przed nami tutaj 5 skrzynek. Pierwsze otwarcie daje mi kosę Factorinu, więc spoko, bo mój oponent dostał 800. Jest git, trzeba to sobie powiedzieć. Battle w ogóle z botem i sam. Zobaczmy, mamy przewagę... No sporawą, bo 4 koła, no tak w zasadzie równo 4 koła. Tutaj niestety syf nam spada, no ale liczymy, że tutaj jeszcze ametyst, coś fajnego. Dla wuja sypnie, no jest karambit! No i o to chodzi, 3395 zł, no i przewaga jest to... Nie, patrz, jeszcze szafir do kolekcji dzisiaj! Au! Znaczy rubi, przepraszam, nie szafir, pani prowadza? Nie. Czy to jest szafir? To jest szafir, ale okej, okay, to jest i tak duża przewaga, tak? No to ja po prostu nie wierzę, żeby drugi taki szafir spadnie, ale zać z jednej bitwy i szafir i rubi, no XD po prostu, nie? I dwa hole jeszcze, no dzisiejszy film no naprawdę jest magiczny i chyba w ogóle odbiłem to, co straciłem w ogóle na tamtych bitwach, tak mi się wydaje, no bardzo ładnie, ale patrz, w ogóle wykrakałem tego szafira, nie? Bo tak mówię, tutaj pomyliło mi się właśnie rubi z szafirem, no i po chwili spada szafir, nie? Więc super sprawa. No i patrz, no odbijamy powoli to, co straciliśmy. Oczywiście robiąc bitwy teraz na CSGO skinsie, możemy sobie zdobywać tokeny. Niezależnie czy przegraliśmy, czy wygraliśmy, ale możemy coś takiego sobie właśnie zdobywać. I mamy dosyć sporo na takiego hand cannona. No jest to naprawdę, no w ogóle tutaj patrz, 2 300 000. Fuh, fuh, nóż naprawdę piękny. W takim fejzie chyba nie miałem, ale gamma dopplera, no miałem nie jednego M9, no śliczny nóż, naprawdę śliczny. Zmiksujmy to, czy ja chcę, nie, to jest bitwa za 40 koła już, tutaj naprawdę nie ma co przekombinowywać, albo kurwa mać. Dobra, czekaj, zróbmy inaczej, zróbmy na dwie osoby, a tamto sobie anulujmy. No mówię, ja też czasem muszę zagrać odpowiedzialnie, tak? Nie chcę tego wszystkiego w jeden film stracić, tym bardziej, że w tym samym filmie to wygrałem, tak? To nie chcę, no... w tym samym odcinku tego stracić. Mądra decyzja, odpowiedzialna decyzja ze strony pana prowadzącego. Wiem, że jest to dla was nowość, jest to coś nowego. Sam jestem w szoku, tak? Okej? Okay? Sam jestem w szoku, że podjąłem w końcu racjonalną decyzję. Ojejku, to jest 10 koła, 7. No jest kolejny rubi w dzisiejszym filmie. No szkoda, że nie dla nas. Ale M9, ale banger! A nie, jednak 4 koła. Okej, okay, myślę, że faktorka spadnie jakimś cudem. No ale dobra, no ale też... Kurczę, no, i tak bardzo duża strata, 5 koła, ale skrzynki ametyst, kurczę, dzisiaj powiem, że dałem jak nigdy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio ametyst tak oddawał fajnie. Oj, ten karambit, to jest 3 koła kolejne. A dla nas Chromatic Aberration, no to jest właśnie takie życie, nie? Tak się właśnie żyje tutaj, że tak powiem. 66, 820, no bardzo ciężko będzie do tego wrócić, naprawdę. Te skrzynie Supreme Knife musiałyby coś naprawdę... top of the top zrzucić, nie? Żebyśmy my tą bitwę jeszcze wygrali. Żebyśmy w ogóle jakikolwiek podjazd mieli, tym bardziej, że jest to różnica 9 koła. I czy M9 jest takim nożem? No jest to 6300. Bardzo śliczna M9, którą miałem bardzo długi czas. Jest kolejna kosa za tym razem 900. No powiem tak, no już nie wygląda to... Nie wygląda to aż tak abstrakcyjnie, żeby wrócić do tego, bo w tym momencie, no to jest różnica jakichś 3 koła może, nie? To jest, zobacz, to jest jeszcze jedna M9 Marble Fade, albo jakiś, nie, właśnie Karambit Freehand czy coś i my naprawdę podbijamy tutaj mocno i zobacz, to już jest 1900 straty. Tutaj będzie podobnie, no właśnie, 600, 600 tu i 3 ostatnie skrzynie, stary. No jak tą bitwę uda nam się wygrać,
To jest 600, 1000 zł. Okej, okay, czekaj, co? To się nagle jakaś tutaj duża przewaga zrobiła. Co? Spadło coś? Nie. Nie wiem, ale to jest dwa koła straty i ostatnia szynia. No ale zaskoczenia niestety nie będzie. No ale zaskoczenie na pewno jest to, że ten odcinek kończę z tym profitem, nie aż takim, jaki udało mi się zdobyć, ale prawie 50 koła to i tak jest gigantyczna suma, jaką oczywiście będę miał na następne openingi i oczywiście skiny dla was. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Siema.